O Nazgulach zdarzyło mi się już nagrać jeden materiał, jednak było to w czasach, gdy moja dykcja, sprzęt i wiedza były jeszcze niewielkie w porównaniu z tym, co mogę zrobić teraz. Tak więc zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, w którym raz jeszcze poruszymy temat Nazguli, upiorów pierścienia. Tym razem porządnie, od początku do końca. Mniej więcej w 1200 roku drugiej ery Sauron pod postacią Annatara, pana podarunków i emisariusza Valarów, przeniknął do społeczności elfów w Eregionie. Jego przemowa o sprowadzeniu chociażby ułamka piękna znajdującego się w Valinorze i osiągnięciu przez elfy podobnych umiejętności co ich bracia za morzem, w szczególności spodobała się bractwu jubilerów zwanych też Gwaith i Myrdain, którym to przewodził Celebrimbor. Przez wiele lat jubilerzy pracowali pod nadzorem Annatara i uzależnili się w pewnym stopniu od jego wiedzy. Czarny Pan w rzeczywistości przygotowywał ich do stworzenia potężnych artefaktów mających zniewolić swoich posiadaczy. Te artefakty to oczywiście pierścienie władzy i prace nad nimi rozpoczęto już w 1500 roku. Do 1590 roku udało się stworzyć 16 pierścieni. Sauron udał się wtedy do Mordoru, by 10 lat później wykuć swój własny, jedyny pierścień, który miał mieć kontrolę nad pozostałymi. Nie wiedział jednak, że pod jego nieobecność w regionie Celebrimbor wykuł 3 elfickie pierścienie nieskażone złą magią. Gdy tylko Sauron założył swój jedyny pierścień, posiadacze 3 elfickich od razu przejrzeli jego złe zamiary i nie zamierzali tak po prostu oddać swych dzieł Sauronowi. W gniewie Czarny Pan wypowiedział wojnę całej rasie. Nie mogąc odebrać pierścienia mocy po dobroci, Sauron zebrał armię. Trwało to przez blisko 90 lat. W tym czasie Sauron szkolił swe wojska i wciąż ściągał nowych rekrutów. Czarny Pan wyruszył z Mordoru pod koniec XVII wieku drugiej ery i w 1695 plugawe istoty przeszły przez Calenardon do południowego Eriadoru, skąd dalej ruszyły na północ w stronę Eregionu. Gdy tylko wojska Saurona przekroczyły granice Elfiego Królestwa, posłańcy zostali wysłani do Lindonu. Elfy z Lindonu pośpiesznie starały się zorganizować defensywę, wzywając na pomoc także swych przyjaciół z Numenoru. Sauron nie czekał jednak, aż elfy się zbiorą i uderzył na Ost-in-Edil. Ulice spłynęły krwią. Tylko kilku szczęśliwcom udało się uciec przed potęgą Saurona. Celebrimbor stawił jeszcze ostatni desperacki opór na schodach cechowego budynku. Nie został jednak zabity, a pojmany przez orków Saurona. Podczas okropnych tortur elf wyznał położenie 16 pierścieni władzy. Lokalizacja 3 pierścieni podarowanych elfom pozostała tajemnicą dla Saurona. Celebrimbor umiera naszpikowany orkowymi strzałami, a jego ciało służy później Armii Ciemności jako baner i dowód ich okrucieństwa. Władca Eregionu zostaje wbity na pal i jest niesiony jako przestroga dla armii Elronda, w której to stronę właśnie zwróciły się wojska orków. Mimo późniejszej porażki Sauron zdołał odzyskać 16 pierścieni władzy, 7 krasnoludzkich i 9 dla ludzi śmierci podległym. Nie znamy większości imion władców, którym owe pierścienie przypadły w późniejszych czasach. Wiemy tylko, iż 3 z nich miały trafić do lordów z Numenoru. Jeden dla czarnoksiężnika z Angmaru i jeden dla Camula, przywódcy Easterlingów. Powiernicy 9 pierścieni mieli stać się bardzo potężni za życia. Byli królami, czarnoksiężnikami i wojownikami. Ich życia zdawały się niekończące, lecz wkrótce stały się dla nich nie do zniesienia. Z upływem czasu pierścienie sprawiły, iż powiernicy zaczęli przenikać do świata niewidzialnego. Początkowo tylko częściowo, co pozwalało im na dostrzeganie dodatkowych rzeczy, ale im dłużej poddawali się mocy jedynego pierścienia, tym bardziej on na nich oddziaływał. Wkrótce wszyscy zamienili się w upiory. Ich aktywność w drugiej erze pozostaje dla nas kompletną tajemnicą.
Wiemy tylko tyle, że były i po raz pierwszy pojawiły się w 2251 roku. Kolejna wzmianka pojawia się dopiero podczas wojny ostatniego sojuszu, gdy po pokonaniu Saurona Nazgûle skryły się w ciemnościach. Nim przejdziemy do trzeciej ery, w której historia Nazgûl jest nieco bardziej rozbudowana, chciałbym zatrzymać się i poświęcić chwilę, by omówić ich wygląd i umiejętności. Dla śmiertelników upiory pierścienia nie miały cielesnej powłoki. Czarne szaty z kapturem zwisały na bezcielesnej powłoce aż do stalowych butów. Jedynie w przypadku czarnoksiężnika po zdjęciu kaptura była widoczna jego korona, a nieszczęśliwcy mieli także okazję zobaczyć błysk jego prawdziwych oczu. Frodo jako prawdopodobnie jedyny w całym Śródziemiu widział ich prawdziwe oblicze, gdy na wichrowym czubie założył jedyny pierścień. W białych twarzach płonęły przenikliwe, bezlitosne oczy. Pod płaszczami ubrani byli w długie, szare szaty. Na siwych włosach mieli srebrne hełmy, w kościstych rękach stalowe miecze. Trzeci, wyższy od nich, miał długie, połyskliwe włosy, a na hełmie koronę. W jednej ręce trzymał miecz, a w drugiej nóż, a zarówno ten nóż, jak dzierżąca go ręka lśniły bladym światłem. Mówię prawdopodobnie jako jedyny, bo to jedyny ich opis, jaki mamy. Być może Gandalf, Saruman czy powiernicy elfich pierścieni mocy, a nawet same elfy, również dostrzegali ich prawdziwą naturę. To akurat temat na dłuższe gdybania o świecie widzialnym i niewidzialnym, w które zagłębić możecie się w moim materiale poświęconym magii wśród Ziemio. Pomówmy teraz o umiejętnościach upiorów pierścienia. Najbardziej rozpoznawalną zdolnością jest prawdopodobnie ich przeraźliwy krzyk, który powoduje niepewność nawet w sercach najmężniejszych ludzi. Nie trzeba ich jednak ani widzieć, ani słyszeć, by wyczuwać ich obecność. Nazgûle roztaczają wokół siebie aurę przerażenia, która oddziałuje zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Jedynie ich skrzydlate bestie i konie wyhodowane w Mordorze mogły wytrzymać ich obecność. Podczas tropienia Nazgûle posługiwały się głównie swym węchem i instynktem. Ich wzrok w świecie żyjących był dość ograniczony. Byli także przyciągani przez obecność jedynego pierścienia. W walce posługiwali się zwykłymi ostrzami, ale w swoim arsenale posiadali także specjalny oręż, czego idealnym przykładem jest ostrze Morgulu, którym czarnoksiężnik zranił Froda. Po dźgnięciu niziołek przechodził powoli do świata upiorów, stając się jednym z upiorów. Dzięki pomocy najlepszych uzdrowicieli wśród ziemi udało się zażegnać zagrożenie, ale rana Hobbita nigdy całkowicie się nie zagoiła. Będąc już przy wichrowym czubie, to warto zwrócić uwagę, iż czarnoksiężnik roztrzaskał miecz Froda skinieniem ręki. Nie wiemy, czy posiadał dodatkowe umiejętności wykraczające poza pozostałe upiory, czy po prostu tamte nie miały okazji ich użyć. Czarnoksiężnik wyróżniał się też znacznie podczas oblężenia Minas Tirith. Nie tylko przywołał płomienie, które oplotły jego klingę, lecz także pomógł w sforsowaniu głównej bramy. Czarny wódz stanął w strzemionach i straszliwym głosem krzyknął w jakimś zapomnianym języku słowa władcze i groźne, zaklęcie burzące serca i kamienie. Trzykroć powtarzał okrzyk, trzykroć wielki taran uderzał w bramę i nagle za trzecim ciosem brama Gondoru pękła. Jakby ją rozpruło niewidzialne zaczarowane ostrze, w oślepiających iskrach błyskawicy rozpadła się w bezładny stos żelastwa. Nazgûle otaczała też aura zwana czarnym dechem. Mieszkańcy Śródziemia postrzegali to jako chorobę, którą złapać można było poprzez bezpośredni kontakt z upiorem lub przebywając zbyt długo w jego obecności. Zachorował na nią chociażby Faramir, trafiony czarną strzałą, czy Merry, który walczył z jednym z nich. Upiory były odporne na wszelki oręż, z wyjątkiem specjalnych mieczy kutych przed laty przez ludzi z Numenoru i ich potomków. Około 1050 roku trzeciej ery w Dol Guldur pojawił się cień Saurona.
Mędrcy Śródziemia początkowo podejrzewali, że jest to jeden z Nazguli, ale zjawy powróciły do życia niecałe 250 lat później. Ich przywódca udał się do opuszczonej twierdzy i założył królestwo Angmaru w okolicach 1300 roku. Prawdopodobną przyczyną osiedlenia się w tych krainach był bezpośredni rozkaz jego pana. Upiór miał za zadanie zebranie przychylnych mu ludzi i wszelkich pomiotów, by zakończyć zanikającą już linię Isildura i Dunedainów z północy. Według Saurona był to idealny moment, by zaatakować, albowiem Wielkie Królestwo Arnoru rozpadło się w 861 roku w wyniku wojny domowej na trzy mniejsze, często skłócone regiony. Całej wojnie poświęciłem osobny odcinek, do którego z tego miejsca Was zapraszam. Więc by teraz nie przynudzać, ważne jest tylko to, że koniec końców Czarnoksiężnik został pokonany w 1975 roku i zbiegł z pola bitwy do Mordoru. Stara domena Czarnego Pana była pod kontrolą Nazguli mniej więcej od 1856 roku. Wtedy to pozostałe upiory nie biorące udziału w wojnie na północy wykorzystały wojnę Gondoru z Isterlingami i Wielką Plagę, by ponownie przejąć Mordor ku chwale Saurona. W 2000 roku siły ciemności pod dowództwem Nazguli oblężyły Minas Ithil i po dwóch latach oblężenia przejęły miasto dla siebie. Od tego czasu twierdza zmieniła swą nazwę na Minas Morgul, co oznacza wieżę złych czarów. Bliźniacze Minas Anor również zmieniło nazewnictwo na Minas Tirith, oznaczające wieżę czad. Czarnoksiężnik dwukrotnie wyzywał na pojedynek swojego dawnego wroga, króla Earnura, z którym to walczył w ostatniej bitwie wojny na północy. Podczas drugiego wyzwania król uniósł się dumą i złością. Nikt nie mógł go powstrzymać. Złożył koronę na grobie swego ojca i wraz z małą świtą wyruszył na spotkanie z czarnoksiężnikiem do Minas Morgul. Ślad po nim zaginął. Nie wiemy, czy stoczył on pojedynek z przywódcą Nazguli, czy padł ofiarą pułapki. Przez następne blisko 1000 lat Gondor nie miał króla. To wydarzenie rozpoczęło linię namiestników. Następnie nadszedł czas niespokojnego pokoju, podczas którego Nazgule wyhodowały nową rasę orków, zwaną Uruk-hai. W 2475 roku III ery te plugastwa najechały Ithilien. Gdy w 2951 roku Sauron powrócił do Mordoru z Dol Guldur, wysłał do twierdzy w Mrocznej Puszczy trzy upiory, by te stworzyły mu na miejscu kolejną armię. Po przesłuchaniach Smigola w Mordorze, Sauron nakazał Nazgulom odnalezienie Shire i niejako Bilba Bagginsa, który przywłaszczył sobie jego własność. W swych podróżach w pierwszej kolejności dotarły do Ereboru, gdzie starały się przeciągnąć krasnoludy na swoją stronę. Tutaj mała notka, iż mógł to być również rzecznik Saurona, a niekoniecznie jeden z Nazguli. 20 czerwca 3018 roku Sauron niespodziewanie zaatakował Osgiliad i zmiótł stacjonujące na wschodnim brzegu oddziały Białego Miasta. Zdecydowała o tym nie tylko przewaga liczebna, ale też postać na czarnym koniu, która wzbudzała strach nawet w najmężniejszych wojownikach. Boromir dowodził wtedy wojskami i ostatecznie obronił ostatni most łączący miasto. Po przejściu niedobitków most został zniszczony. Cel Saurona został jednak osiągnięty i niewidzialne dla ludzi Nazgule przeprawiły się na drugą stronę Anduiny niezauważone. 22 czerwca Nazgule z Minas Morgul łączą się z upiorami przebywającymi w Dol Guldur. Kamul, zarządca Dol Guldur, informuje czarnoksiężnika o opustoszałych osadach Sturów wzdłuż rzeki Anduiny. Dziewiątka udała się dalej razem. Około dwóch dni po ucieczce Gandalfa z Ortanku upiory przybyły do twierdzy Sarumana. Saruman nie wyszedł im nawet na spotkanie. Za pomocą czarów jego głos wydobywał się z bramy otaczającej Ortank. Okłamał ich przywódcę, mówiąc, że nie zna dokładnego położenia pierścienia. Polecił im natomiast odnalezienie Gandalfa, który powinien znajdować się w okolicy.
Nazgule uwierzyły czarodziejowi i powróciły na główną drogę, na której to spotkali Grimę pędzącego z Edoras. Gadzi język w przerażeniu wyjawił im kłamstwa swego pana i wskazał kierunek, w którym udał się Gandalf, jak również drogę do Shire. Na domiar złego po dotarciu do krainy hobbitów Nazgule złapały jednego ze szpiegów Sarumana, który ujawnił im kolejne informacje zatajone przez czarodzieja. Upiory pierścienia zdobyły od niego również mapę całego Shire narysowaną przez jego pana. Następnie wieczorem 22 września upiory docierają do Sarnford, kamiennego brodu na Branduinie. Brud strzeżony jest przez Dunedainów, którzy zostali przegnani przez piątkę upiorów na wschód. Pozostała czwórka wkroczyła do Hobbitonu w nocy 23 września. Kamul przesłuchał Hamfasta Gamgiego, pytając o Bagginsa. Otrzymał tylko informację, iż Niziołek opuścił niedawno Shire. 24 września jeźdźcy wyprzedzili i namierzyli hobbitów, ale nie ośmielili się zaatakować, ponieważ słyszeli w oddali śpiew elfów wznoszący imię Elbered Giltoniel. Następnego dnia dotarli na farmę Magota, który skierował ich do Hobbitonu. Kamul starał się przekupić farmera, jednak ten pogroził mu psami i uciekł. Upiory z Dol Guldur pod władzą Kamula w następnych dniach przeszukiwały zakątki dzielące Shire i Bri. 26 września, w ostatni poniedziałek miesiąca, dwóch Nazguli starało się wypytać w karczmie w Bri o Bagginsa. Barliman, widząc jednak strach swojego pomocnika i dziwne zachowania zwierząt, zatrzasnął przed nimi drzwi. Zjawy udały się następnie do Arczet. Kilka dni później hobbici dotarli do rozbrykanego kucyka. Bilferny, widząc dziwnie znikającego hobbita, natychmiast poinformował Nazgule. Wczesnym rankiem 30 września część Nazguli splądrowała pokoje hobbitów w rozbrykanym kucyku, a pozostali zaatakowali dom Froda w Creek Hollow. Niziołki zostały uratowane przez Aragorna, który powiódł ich następnie w dzikie ostępy. Gandalf również szukał teraz Froda, a dowiedziawszy się o Nazgulach, które przeczesywały te ziemię pod postaciami czarnych jeźdźców, pognał do Bri, by spotkać się z Butterburem. Barliman przeprosił go, że nie wysłał listu i przekazał wieści o podejrzanym strażniku zwanym Obieży Światem, który zabrał hobbitów. Następnego poranka Maiar udał się do Amon Sul, by z najwyższego szczytu przejrzeć otoczenie. W noc, którą Gandalf spędził na Wzgórzu Wiatru, został zaatakowany przez Nazgule. Po ciężkiej batalii Istarowi udało się pokonać nieprzyjaciół za pomocą ognia i światła. To wydarzenie było widziane z oddali przez Aragorna i Niziołki, aczkolwiek nie wiedzieli oni, że sprawcą tego był ich przyjaciel. Następnego dnia Gandalf opuścił Amon Sul, udając się na północ, by zgubić pościg czterech goniących go na zguli. Niedługo później na Wichrowym Czubie znalazł się Aragorn i hobbici. W nocy, tuż po tym jak Aragorn skończył opowiadać historię o Tinuviel, czarni jeźdźcy zbliżyli się do ogniska, atakując podróżników i dotkliwie raniąc Froda ostrzem Morgulu. Aragorn zdołał przegonić napastników, po czym udał się w mrok, by chociaż spróbować wytropić uciekające upiory. 11 października trzech jeźdźców strzegło ostatniego mostu na rzece Miteitel. Byli pewni, że w drodze do Rivendell Aragorn i jego podopieczni będą musieli przekroczyć właśnie ten punkt. Ich plany zostały jednak pokrzyżowane przez potężnego Glorfindela. Elf zabrał następnie Froda na swego konia Asfalota, by szybciej dostać się do Rivendell. Konie upiorów pędziły za nimi co sił, jednak nie mogły równać się z szybkością Asfalota. Po przekroczeniu brodu na Bruinen doszło do konfrontacji między dwoma stronami pościgu. Frodo usilnie walczył z przemianą, jaka w nim zachodziła po otrzymaniu ciosu ostrzem Morgulu. Glorfindel, spodziewając się nadchodzących fal, które broniły Rivendell przed jeźdźcami, ukazał swą prawdziwą moc i sprawił, by Nazgule weszły do rzeki. Po chwili ogromne fale wezwane przez Elronda i Gandalfa zmyły ich sylwetki. Nazgule powróciły po porażce do Mordoru. Tym razem opuściły siedliszcze zła nie na koniach, a na latających bestiach. Jedne z tych skrzydlatych stworzeń zestrzelił nawet Legolas podczas spływu z Lothlórien. Na skrzydlatych potworach przeczesywali tereny prowadzące do Mordoru w poszukiwaniu śladów Froda i jednego pierścienia.
Kolejnym wielkim wydarzeniem, w które były zaangażowane Nazgule, jest atak Saurona na Gondor. Pod przywództwem czarnoksiężnika z Angmaru zastępy orków i innych bestii opuściły Minas Morgul, po czym ruszyły na Osgiliad. Z taką armią przejęcie miasta było tylko formalnością. Gdy wojska Faramira, wracając z Osgiliad, zostały zaatakowane przez Nazgula na skrzydlatej bestii, Gandalf ruszył im z odsieczą na grzbiecie cienistogrzywego. Pokazał tym bohaterskim aktem, jaka moc znajduje się wewnątrz niego, i przegnał bestię. Wkrótce Minas Tirith zostało oblężone przez siły Mordoru. Atakowi dowodził król Nazguli. Z powodu źle przeprowadzonego kontrataku Faramir został ranny w bitwie. Namiestnik Gondoru porzucił wtedy wszelką nadzieję i władzę nad miastem i jego obronę przejął Gandalf. Mobilizował on wojska jak tylko mógł. Gdy runęły bramy miasta, czarodziej na cienistogrzywym ustawił się samotnie w zniszczonym przejściu. Naprzeciw wyszedł mu wtedy król Nazguli na czarnym koniu, grożąc Istarowi śmiercią. Nie wpłynęło to jednak na Gandalfa, który niewzruszony opierał się najsilniejszemu ze sług Saurona. Sytuacja ta nie trwała jednak długo, ponieważ wraz z brzaskiem na polach Pelenoru rozbrzmiały rogi Rohirrimów, a Nazgul ruszył w ich stronę. Ostatecznie król Nazguli został pokonany przez Merego i Eowynę na polach Pelennoru. Pozostałym Nazgulom udało się jednak zbiec do Mordoru. Ich ostatnią walką była bitwa pod Czarną Bramą. 8 upiorów na skrzydlatych bestiach musiało się zmierzyć z wielkimi orłami pod przewodnictwem Gwaihira. Gdy Frodo wszedł do Góry Przeznaczenia, Sauron nakazał upiorom natychmiastowy odwrót w kierunku Orodruiny. Spóźnili się. Jedyny pierścień został zniszczony. Eksplozja Góry Przeznaczenia zabiła skrzydlate bestie, a upiory rozwiały się na wietrze raz na zawsze wraz ze zniszczeniem jedynego pierścienia. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.